Cześć widzowie, kolejny odcinek Stefa i dwie sprawy. Są tutaj sami żołnierze. Teraz będzie głośny odcinek. O, zabiłem tego Pyro. I mam oryginał. Widzicie? Mam tego, tą szkłejkę. Ja myślałem, że to jest płatne, a myślałem, że to tylko płatne jest. Więc jakby myślałem, że będzie większe wrażenie, ale... Na serio, to że leci to ze środka, to ledwo cokolwiek zmienia. Wszyscy mówią, że to tyle zmienia, ale to nic nie zmienia. No, spalnę cię. Proszę. O, to bazuka biedaka, jak to działa. Tu nie mogę przeładować. Aaa, to tak działa. Teraz przeładowałem. Dobra, na serio nie rozumiem, jak to tu działa. A ja, bazuka biedaka, to coś jest dla mnie... Nie rozumiem, nie, to jest niezrozumiałe dla mnie. W tej chwili. Nie, pierwszy raz ją miałem w ręce. No daj się walnąć! Dziękuję. Pyro, dlaczego ja go nie mogę trafić? Ja go tyle razy nie trafiłem. To było smutne, to nie było śmieszne, to było smutne. No ale tak, mamy samych żołnierzy w teamie. No prawie. No, mamy medyka i Yanga i szpiega, snajpera. No ale większość żołnierzy. I ogólnie ja to zacząłem, jak na spawnie, zacząłem cały czas spamić tą drwiną, gdzie żołnierz krzyczy. Wszyscy zaczęli to robić. No i zostało. Został taki team. No, te pyrosy wszystko odbijają. Ten żołnierz raszuje wszystko ze strzelbą. Okej. Ale temu demo boosta dał. Ciekawe, jaki jest największy speed, jaki on można osiągnąć w TF-ie. To jest dobry pomysł na film. Że ja go pewnie nie zrobię, bo się nie znam. Co tu się dzieje? Masakra! I tak nie umiem grać żołnierzem, to jest straszne. Ale ej! Oj, oj, oj! Oni mają sobie pyrosów! Nie mam sobie pyrosów. Dobra, mam skimbusta. O nie, nasz wózek się trochę. Oj, oj, oj. Tiki. Pyro wyleciał. 5 HP mu zadałem i go dobiłem. Strzelba jest fajna, strzelba jest dobra. Myślałem, że to jest takie najgorsza broń świata, nie? I używałem tylko kanonierek, nie widziałem niczego lepszego. Ale jednak. No, coś takiego, taką drwinę wszyscy robili na spawnie.
No, i mam już miniaturkę. Dobra, lecimy. Ten żołnierz. Nie traf. Jestem głupi chyba, ja nie umiem go trafić. No to w ogóle taki loadout mam piękny z czapkami. Same gibusowate rzeczy. Nie kryję tym, kim jest, tego, kim jestem. Taka gadka, bądźcie sobą, pamiętajcie. Fajno, o nie. No i nie żyję. Ja nie mam kamerę, to ja się boję rukę jumpować w ogóle. No, i ładnie. Why is that cart not moving? Może chodzi z tym szpiegiem, on mnie śledzi. A to, że on myślał, że on jest wrogiem, nie taką skidzę mam. Poleciała! No i nie trafiłem. Centymetry. Dobra, staty nie są takie złe. A, jak są sami żołnierze, to konkurencja ogromna. O, no, to już wszystko to podsumowuję. Nie, nie, no proszę, nie teraz, nie używajcie wyszczapy. Nie teraz. Big soldier, fight like a man! Ten ręk zawał przez dwa! Manly man, use manly rockets! Tak, wyrzymaczka, dobrze! Dobrze, lecimy! Oh no, they got fire, who knows how to reflect! High five. Oh. No, ja trafię. Medyk, proszę, proszę. Dobra, nie umiem jak wyrzymaczki krów używać. Można być aż tak złym, to jest możliwe. No się nie myślę, że wyrzymaczka taka zła nie jest. Bo ona jest OP, kiedy w teamie przeciwnym nie ma Enga. A, on jest friendly, sorry. Dobra, wiecie co, wyrzymaczka tu nie jest dobra. Chyba dlatego, że używam cały czas tego drugiego ataku. No nic, dlatego nikogo nawet nie trafiłem ani razu. Use your crossbow. Do you not have a crossbow? Najgorsze. Zawsze kiedy jest jakaś sytuacja, to tak sobie myślicie. Teraz by ta broń się przydała. Bierzecie tą broń, no i się nie przydaje. To najgorsza sytuacja na świecie. Ale jak zaczynają grać TFA, to cały czas broń jest zmieniałą. I szybko papteczkę. Dobra, zadałem mu aż nawet nie 20 HP. A! Za dużo grubasów! Dobra, medyk, bierz apteczkę. A! Idź! Dobra, uciekam.
Panów na śmierć. A mi się przydało pójść Pyrosom i gasić wszystkich towarzyszy, ale nie. My gramy żołnierzem. Ała. Proszę. Proszę, proszę, proszę! No i umarłem. Stop it now! Come on, I don't have all day! For sure. Proszę, ustawcie ten voice shot, nie znam do niczego potrzebne. Get that fucking heavy! Yeah! No, nie ma go. Może apteczkę wezmę? To się przydała. To, w ogóle ten ma chyba tego, teleporta gdzieś tutaj. To buduje działko. Wracos, push, push, push. Ora, wróćmy na bok. Ojej. Zabiłem grubasa. Nie trzymał z tym Pyro. I żołnierze przegrali z Pyro! Czy to coś znaczy? Nie możliwe. Ja to oni byli Team Pyro, bo teraz na czacie widzę, czy z tym grubasy. Czy mieszany. Jak głupoty gadam. A są nam nie, no żołnierze się rozpadli. To są przeniesione chyba do drugiego filmu. A może się ktoś przyjdzie. Ojoj, proszę Dmira, skończ się. To są tak, to są medyki i grubasy! O nie. Róbmy to dalej, proszę, bo chcę mieć tytuł na film. A chcę mieć tytuł na film. Move out! Thanks, Doc. You will stand next to that murder, I will stand you next to that murder. Idź po apteczkę, medyk, nie pal się. Kobie strzela. I tak się skończy bezsensowne odsłuchanie. Mają gruby mnie dobił. Tak się kończy bezsensowne odsłuchanie Pyro. Czy to ma jakąś technikę? Nie wiem. Próbowałem to robić, no i nie było jakoś świetnie. Nie wyszło. Ale że to ma być... Idź mi stąd! Idź mi! Akesh Shatage! Akesh Shatage! Akesh! Zabiłam to! No ja nie. Nawet killa zdobyłam, nie pamiętam. Ile emocji, Boże, ja widzę. Ja kocham tą grę, dlaczego ja sobie o mnie zrobiłem przerwę? Ten gość ma czerwoną różę. Nie, dobra. Jak? To jest prawdziwy weteran. Trzeba się go przed.
parkour. No, się nazywa skin. Zaraz to ty mój weź. O, tego snajpera. Ale jest zbyt dobry. On we mnie heada trafił z takiej odległości, ja się boję. Ja już ze snajperem widzę, będę mieć przeprawę. No ale go zabiłem, myślmy optymistycznie. Oj, 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 on mnie raz trafi i ja nie żyję. Żołnierz strzela swój. Albo oni mu zablokowali po prostu. Sobie. Żołnierz ma silną psychikę, że potrafi strzelać sobie pod nogi rakiety. I nie czuć bólu. Może go odepchnę, Pyro. Tego. No nie zadziałał. Dobra, ja zaraz wyjdę i rozwalę te działki. Przynajmniej spróbuję. No nie ma, nie? Okej. Okay. No czemu oni się wrócili na poprzednią sprawę? A nie, bo to teraz ten wróg przejął punkt. Okej, okay, dobra. Nie, to nie jest dobrze, że przejął. Niebieskimi tego, blue, tego jest ochrona czerwony. No, tam gdzieś dużo szpiedzy. Jak to działa, o co chodzi? To jakiś bug. Pokaż mechaniką, której nie wiem, tak jak te kółka w Dark Souls czy coś takiego. No i przeżył Krita, no! Jakiego to pecha trzeba mieć? Na pewno strasznego pecha. Nie no! To wszystko dlatego, że nie poszliśmy żołnierzami. Tylko... A nie wiem czym. Mieszanymi. No ale koniec odcinka. Nie będę takich przedługich robił. No i pa!